Marcin Darciński, Widzew TV, ponownie witamy z Unijowa. Tym razem wieczorny, piątkowy trening. Bardzo ważny trening, bo poprzedzający sobotnie spotkanie z przedstawicielem Ekstraklasy Wisłą Płock. Jak podkreśla trener Radosław Mroczkowski, to będzie jak do tej pory najważniejszy sprawdzian widzewiaków. I temu właśnie podporządkowane są dzisiejsze wieczorne zajęcia. A my będziemy mieli okazję porozmawiać m.in. z nowym nabytkiem Łodzian obrońcą Danielem Tanżyną, który ma za sobą właśnie pierwszą grę treningową. Daniel, który to trening już w tej chwili jako zawodnika Widzewa? Aktualnie teraz jestem po trzecim treningu z drużyną Widzewa i fajnie, chłopaki mnie fajnie przyjęli, naprawdę. Bardzo sympatycznie było, porozmawialiśmy, pośmialiśmy się, były też małe żarty gdzieś tam, ale teraz skupiamy się na ciężkiej pracy, bo to jest taki okres, w którym naprawdę musimy ciężko pracować, żeby później w lidze było nam łatwiej. Wracając do twojego transferu, było kilka dni takich nerwowych, kiedy tak naprawdę jeszcze zagrałeś w sparingu GKS-u Tychy. Wszystko się rozstrzygało tak naprawdę z dnia na dzień. Tak, wszystko się z dnia na dzień rozstrzygało. W poniedziałek przyjechałem do Łodzi, podpisałem kontrakt z Widzewem, no i szczerze już chciałem tam zostać w tej Łodzi, już nie za bardzo było mi wracać do Tychów, ale musiałem, bo gdzieś tam jeszcze te sprawy transferowe nie były załatwione i wróciłem do Tychów. Odbyłem dwie jednostki treningowe, jeszcze w środę zagrałem sparing z Puszą Niepołomice, sam dla siebie, żeby być tam w jakimś rytmie sparingowym, treningowym. Na drugi dzień po sparingu wszystko się szybko potoczyło i jestem tutaj już na obozie z Widzewem. Jakie wrażenie po pierwszych zajęciach z trenerem Radkiem Mroczkowskim? O zawodnikach powiedziałeś, tutaj problemu żadnego nie było. Tak, jest wszystko mega, mega profesjonalnie. Trenerzy, cały sztab, wszystko jest naprawdę, można powiedzieć, jak w Ekstraklasie. Z trenerem przygotowania motorycznego, wszystko naprawdę super, nie? Pod tym względem to jestem w szoku, że tak dużo ludzi tu jest, bo w Tychach było troszkę mniej w sztabie, ale tak jak mówię, to wszystko po to, żeby się rozwijać, żeby iść do przodu. Każdy trening jest nagrywany, analizowany. Są różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, więc bardzo profesjonalnie tutaj wszystko wygląda. Jak byś to porównał, tutaj pracę trenerską, właśnie pracę całego sztabu Widzewa, a tego, co miałeś, jakby nie było w pierwszoligowym klubie w GKS-ie Tychy? No to tutaj w Widzewie, tak mówię, jest bardziej, to wygląda wszystko profesjonalnie, bo tutaj w Widzewie jest ten system katapult, który monitoruje, ile tam przemierzasz kilometrów wszystkiego, a na przykład w Tychach tego nie było. W Tychach były tylko zwykłe gdzieś tam paski polarowskie i to jest taka jedna i taka bardzo duża różnica. I tak samo sztab trenerski był bardziej uboższy w Tychach niż sztab trenerski w Widzewie Łódź. Jutro jest szansa na to, że zadebiutujesz już w oficjalnym sparingu Widzewa z przedstawicielem Ekstraklasy, z Wisłą Płock. No tak, już nie my się doczekać tego meczu sparingowego. Jutro najprawdopodobniej, jak ten pozwoli, będzie debiut drużynie Widzewa i cieszę się, bo fajny sparing z fajnym na pewno zespołem z Ekstraklasy, który przyjechał z obozu z Cypru i jest tydzień przed ligą, więc najprawdopodobniej wyjdzie w najmocniejszym składzie i będzie to fajny, cenny sparing. Pytanie do ciebie. Mówiłeś wcześniej w rozmowie z nami, chyba pierwszej, że twoje atuty to między innymi gra głową. Dzisiaj to zobaczyliśmy na treningu. No tam gdzieś to jest właśnie, tak jak mówię, mój atut, ale mam nadzieję, że będziemy to wszyscy oglądali w meczach ligowych o punkty, bo to jest najważniejsze, po to się trenuje, żeby grać i wygrywać. Jak wygląda na razie ta współpraca w linii obronnej, bo taki trening taktyczny także dzisiaj był z Sebastianem Zielenieckim, z Tomkiem Wełną, z pozostałymi kolegami właśnie z formacji defensywnej. Tak, dzisiaj mieliśmy właśnie trening stricte taktyczne, gdzieś tam przesuwania, zachowania bez piłki z piłką i naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze tak mówię, jeszcze poznaję gdzieś tam tych chłopaków, wszystkich do końca nie znam, ale z Tomkiem Zielenieckim przy zradzie sobie też takie mega fajnie się rozumiemy. Z Tomkiem Wełną naprawdę wszystko jest w mega fajnej atmosferze. Wszyscy są głodni pracy, takiej ciężkiej pracy i to fajnie, bo to napędza zespół. Powoli zajęcia dobiegają końca. To wszystko dzisiaj z Unijowa. Przed nami sobotnie spotkanie z Wisłą Płock, trzeci sparing podczas przygotowań. Przypomnijmy, do tej pory Łodzianie 3-0 pokonali Broń Radom, 3-1 Polonia Warszawa. No ale to były zespoły trzecioligowe. Przed nami jutro bardzo ważny sprawdzian, mecz z Wisłą Płock. Godzina 12:00, transmisja oczywiście na antenie Widzew TV. Z Unijowa Marcin Darociński, Widzew TV. Dobrej nocy.